traktujemy świeże soki owocowo-warzywne, które są pożywne i pomagają nam dbać o zdrowie. W dodatku są przepyszne. W przygotowaniu tych soków pomoże mi wyciskarka wolnoobrotowa Kuvings D9900 oraz przetestujemy tą wyciskarkę. Zapraszam Was na krótki filmik do wspólnego przygotowania tych pysznych soków. Szybciutko powiem Państwu, z czego składa się wyciskarka. Z komina dużego wlotu, 82 mm, to jest rozmiar XXL, ładnie wchodzą całe owoce, warzywa i klapka Flipgate, proszę. Uniemożliwia ona później włożenie dzieciom palców do środka, tak więc soki możemy robić z dziećmi. Ślimak wyciskający sok, sito do soku, sito do koktajli, sito do deserów, sorbetów, koszyk obrotowy, który zbiera nam wyciśnięte owoce, warzywa, szczotki czyszczące, popychacz, pojemniki na soki i pulpę, misa z dużym wylotem na pulpę oraz korek nie kapek, obudowa, w której znajduje się silnik 240 W, koszyk czyszczący, do tego książka z przepisami Kuvings, instrukcja użytkowania w języku polskim i podpita gwarancja. Przygotujemy teraz to pyszne sok. Przygotujemy sok marchwiowo-jabłkowy. Jest to sok podstawowy. I tutaj proszę zobaczyć. Wkładamy jabłka w całości. Tak więc ja włączę już wyciskarkę. Pamiętajmy o tym, że owoce wkładamy w całości. Otwór jest naprawdę duży. Tak samo marchewkę całą. I musimy robić sobie małe odstępy, tak żeby sokownik zjadł całą marchewkę, albo dany owoc, albo dane warzywo i później, jak już widzimy, że jest zmielone, wkładamy następne. Proszę zobaczyć, bardzo dobrze wycisnęło sok. Dwa jabłka, jedna marchewka. Z tej pulpy można przygotować ciasto, tak więc warto ją zostawić. Soku już mamy całą misę, teraz go wylejemy. I tutaj uzyskaliśmy sok podstawowy, marchwiowo-jabłkowy. Przygotujemy teraz sok taki orzeźwiająco pobudzający. Jest on bardzo smaczny, przygotowuję go zawsze rano. Używam do tego odrobinę imbiru, 3-4 plasterki, nie więcej, liście jarmużu, jabłko, marchew i buraczek. Do tego można dodać odrobinę mięty lub melisy, w zależności jak się czujecie. Melisa jest uspokajająca. No i proszę, pojemnik mały, pełen soku, a tu tylko dwa jabłka, marchewka, buraczki i liście jarmużu. Proszę, jak dobrze wyciskarka wyciska sok. Tak mało owoców użyłam, a tyle soku. Jest naprawdę wspaniały. Ja go wypijam na drugie śniadanie i nie jestem głodna. Proszę, zobaczcie, jak wygląda. Przygotujemy sobie teraz pyszny koktajl. Zamontowałam sito do koktajli. Tutaj pulpa nam nie będzie wychodziła. Tak więc włączamy i wrzucamy miękkie. Robot bardzo cicho pracuje, on miksuje mi koktajl, ja jeszcze dołożę sobie jarmużu. Za niedługo koktajl będzie gotowy. Tutaj mamy oznaczoną pojemność misy, tak więc więcej nie powinno być koktajlu, ani żadnego innego soku, ponieważ wszystko nam przecieknie górą. Tak więc jeżeli tu już mamy pełno, musimy sok albo koktajl wypuścić. Proszę, jaki piękny, gęsty. Korek zamykamy i nalewamy do szklaneczki. Muszę Państwu powiedzieć, że sito do koktajli jest rewelacyjne. Coś wspaniałego, pięknie przemielone liście, banan, jogurcik. Tu możemy różne liście dawać. Oczywiście bez tych gałązek, żeby ładnie nam się wszystko przetarło. Tutaj nie ma pulpy. Całość, co przeczy wyciskarka, zostaje nam akurat w środku i to wypijamy. To jest koktajl. Pożywny, smaczny, idealny na śniadanie i nie tylko. Jej, pycha. Przygotujemy teraz mleko migdałowe. Do jego przygotowania należy użyć migdałów moczonych w wodzie. Ja migdały zalałam przygotowaną wodą i odłożyłam na 12 godzin do lodówki. Następnie wodę troszkę odlewamy, migdały wkładamy partiami do wyciskarki, dolewamy troszkę wody, no i po chwili mamy już pyszne mleko migdałowe. Proszę zobaczyć, jak szybko można je wykonać. Do przygotowania sorbetu użyję przystawki do deserów. Mrożone owoce wyjmujemy z zamrażarki, czekamy jakieś 5-10 minut, aby lekko rozmarzły. Następnie partiami wrzucamy do wyciskarki wolnoobrotowej. No i powstaje nam taki pyszny, smaczny sorbet. Proszę, jak łatwo można przygotować sorbet. Jest smaczny, zdrowy i bez cukru.
coś pysznego. Do przygotowania hummusu użyję sita do koktajlu. Tak więc zgotowaną ciecierzycę partiami nakładamy do wyciskarki wolnoobrotowej. No i miksujemy. Potrwa to jakąś chwilę, ale hummus jest naprawdę dobrze zmielony. Ponieważ ciecierzyca jest sucha, należy do niej dodać 2 ząbki czosnku, odrobinę oleju sezamowego, no i ja dodaję jeszcze pastę tahini. Tak, żeby to wszystko ładnie się zmiksowało. Wyciskarka wolnoobrotowa ma wiele możliwości. Widzieliście Państwo, jak szybko można przygotować pyszne soki, sorbet, hummus i jogurt oraz mleko migdałowe zrobiłam, tak więc proszę zobaczcie. I to wszystko w kilka chwil. Co wyróżnia wyciskarkę Cummins D9900? Niskie obroty silnika, tylko 50 na minutę, a to oznacza więcej fitosubstancji w soku. Duża moc silnika, aż 240 W, otwór wsadowy w rozmiarze XXL powiększony do 8,2 cm oraz klapka Flipgate, co umożliwi nam pracę z dziećmi i chroni przed włożeniem palców do środka. Misa nowej generacji o wzmocnionej budowie, odporna na uszkodzenia. Wyciskarkę Cummins nie trzeba myć za każdym razem. Gdy rano zrobicie sobie sok, pozostawiamy ją tak, ewentualnie opłuczemy, ja zaraz Państwu pokażę, jak się to robi. No i w ciągu dnia również robimy soki, tylko wystarczy ją wypłukać, a pod koniec dnia już wyciskarkę myjemy. Tak więc teraz ją opłuczemy. Wlewam wodę. Wody wlewamy tyle, ile jest zaznaczone na misie, nie więcej. I włączamy. No i teraz wszystko wylewam. Proszę, zobaczcie, że sito jest czyste. No i ją pozostawiamy. Później znowu już robimy sok. Równie szybko i sprawnie myje się wyciskarką pod koniec dnia. Elementy ubrudzone wkładamy pod bieżącą wodę, płuczemy. No i tutaj mamy szczotki czyszczące oraz koszyk obrotowy, który świetnie myje sito. Soki są przepyszne. Widzieli Państwo, jak łatwo i szybko można je przygotować? Coś wspaniałego. Buraczkowy jest wyjątkowo dobry. Pyszny. Wyciskarka Cummins jest naprawdę rewelacyjna, polecam Państwu. Dla mnie jest ona wspaniała. To, co ona potrafi, to po prostu jest mistrzostwo świata. Pracowałam na wielu wyciskarkach wolnoobrotowych. No, to jak dostałam pierwszy raz, po prostu byłam pod wrażeniem. Wlot otworowy, duży, całe jabłka, marchewki, buraczki, mielimy. Możemy ją opłukać, zostawić, później znowu zrobić sok. Duży wylot na pulpę owocowo-warzywną, tak więc ja jestem pod wrażeniem. No i robię musy, sorbety, koktajle. W dodatku wyciskarka mieści się w każdej kuchni. Jest zgrabna, ładna, no coś tu więcej mówić. Tylko robić soki owocowo-warzywne. I nie tylko. Polecam Państwu.